Zmiany w ruchu nastąpiły na skrzyżowaniu ulicy Cypriana Kamila Norwida z drogą krajową nr 12. Wcześniej kierowcy korzystali z trzech pasów ruchu, z których każdy służył do jazdy w inną stronę, w lewo, prawo oraz prosto. Teraz natomiast do skrętu w kierunku wiaduktu, czyli w lewo, służy także środkowy pas. Ponadto zostały wymalowane linie segregacyjne. Zmiany zostały wprowadzone z myślą o upłynieniu ruchu samochodowego między wiaduktem a ulicą Cypriana Kamila Norwida.